Tym razem znowu kontynuujemy cykl opowiadań o niewymagających koralowcach miękkich. W tym odcinku parę słów na temat interesującego koralowca miękkiego o nazwie Lobopyton. Podobnie jak sarkopyton, występuje w Indo-Pacyfiku. Wymaga temperatury w przedziale od 23 do 27 stopni Celsjusza. W akwariach osiąga dość duże rozmiary. Możemy zacząć hodowlę tego koralowca już od litrażu około 100 litrów. Musimy mu zapewnić słabą lub średnią cyrkulację wody oraz sporą ilość światła. Ale u mnie w akwarium bardzo ładnie rośnie już w świetle o natężeniu około 0,7 W na litr. Sarkopyton to kolejny prosty koralowiec, który z powodzeniem może być hodowany przez początkujących akwarystów. Jest to koralowiec miękki, czyli nie posiada twardego szkieletu i jest zbudowany tylko z tkanki miękkiej. Rośnie w formie pofalowanego grzybka z mięsistą nogą. Zakończony jest rozłożystym, pofalowanym kapeluszem, z którego wyrastają krótkie polipy zakończone kwiatuszkami. Na noc koralowiec ten chowa swoje polipy. Po otrzymaniu już niewielkiej dawki światła szybko je wypuszcza. Może rozrosnąć się do sporych rozmiarów i chcąc trzymać tego korala w swoim akwarium, trzeba mu zapewnić dużo wolnego miejsca dookoła. Nie jest agresywnym koralowcem, więc nie będzie parzył innych korali w swoim sąsiedztwie. Ale ze względu na swoje spore rozmiary może zasłaniać światło dla innych koralowców rosnących obok lub niżej. Nie wymaga dodatkowego dokarmiania. Dzięki symbiotycznym zooksantelom odżywia się za pomocą światła. Ale oczywiście możemy dokarmiać go pokarmami suchymi lub płynnymi. Z łatwością znosi podwyższone poziomy azotanów i fosforanów w akwarium. Wtedy też szybciej rośnie i łatwiej się pompuje. Możemy też podawać do wody strąd i jod. W nocy koralowiec kurczy się. Zaliczany jest do tzw. korali skórzastych. To znaczy, że podczas wzrostu co jakiś czas będzie zrzucał starą skórę, tak jak to ma miejsce w przypadku sarkopytonu. Może więc zdarzyć się, że koral ten będzie skurczony nawet przez kilka dni. Oznacza to, że rośnie i będzie zrzucał starą skórę. Po tym procesie znowu zacznie ładnie polipować i zwiększać swoje rozmiary. Rozmnażanie tego koralowca jest bardzo proste. Tak jak w przypadku innych prostych, miękkich koralowców, wystarczy odciąć kawałek kapelusza koralowca i przykleić go kropelką do kawałka skałki lub za pomocą gumki recepturki. Po kilku dniach przyrośnie do skałki i będzie się rozrastał dalej. Wytworzy nogę i pojawi się charakterystyczny kapelusz z polipami. Koralowiec ten jest bardzo prosty w utrzymaniu. Także jego niska cena w sklepach akwarystycznych sprawia, że jest dosyć popularny i często trafia do świeżo założonych zbiorników. Odpowiednio pielęgnowany i dokarmiany potrafi rozrosnąć się do postaci sporego grzybka, co też może się podobać niektórym akwarystom. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny film, w którym będę opowiadał o innych koralowcach, które możemy trzymać w naszych zbiornikach. Pozdrawiam.